Witajcie bardzo serdecznie. Omawiam teraz, robię odpytajkę z grupy 12, czyli datyw-akuzatyw. I tutaj w parę sekund powiem, o jakich zdaniach mówię. Jeżeli was to zainteresuje, zostańcie. Jeżeli to dla was za trudne albo za proste, możecie odpuścić. Ale chcę, żebyście wiedzieli, co was czeka. Zdania. Jej rodzice widzieli samochód mojego brata. Chodzi o genitiv. Dlaczego siedzicie na naszych krzesłach? Datyw. Dlaczego usiedliście na naszych krzesłach? Akusatyw. Powinniście usiąść w swoich fotelach. Czy wy już siedzicie na w swoich. Nie, wy już siedzicie w swoich fotelach. Stwierdzenie faktu. Twój brat położył się na moje łóżko i zasnął. Mój brat leżał na twoim łóżku i spał. Ich pies leżał na jej poduszce i spał. Jej ojciec usiadł obok naszej nauczycielki. Jego matka stała obok swojego samochodu i paliła. Jego matka stała obok swojego samochodu i paliła w preteritum. Jedno w prefekcie, drugie preteritum. Przed naszym domem stoją dwa psy i szczekają. Ona czekała za naszą szkołą na swojego brata. Twoja piosenka podobała się mojej mamie. To mi się podoba, to mi się podobało. Zapominać, my zapominamy, zapomnieliśmy. I tam zadanie domowe. To jest temat, który dzisiaj będziemy przerabiać w tej formie właśnie zdaniach, że będę te zdania analizował, pokazywał, jak one działają, jak one funkcjonują i dlaczego takie, a nie inaczej. Zabawa polega na tym, że ja to zdanie zaznaczam na zielono, które właśnie omawiamy, czyli jej rodzice widzieli samochód mojego brata, po czym publikuję to zdanie, ono jest tutaj ukryte na białą czcionką i omawiam. Zapraszam. Jej rodzice widzieli samochód mojego brata. To zdanie brzmi następująco. Ihre Eltern haben das Auto meines Bruders gesehen. Co to się wydarzyło? Najpierw czasowniki. Jak analizujecie sobie zdanie, to zawsze proponuję, żebyście zaczęli od czasowników, czyli widzieli haben gesehen. Mamy to? Tak. Czasowniki zwykle na granatowo zaznaczam. Ihre Eltern, jej rodzice. Coś tu się zapodziała, kabelek, dobra. Samochód mojego brata. Auto meines Bruders. Słuchajcie, to jest genitiv. Rzeczowniki z rodzajnikiem der, a Bruder do nich należy, otrzymuje końcówkę s przy zaimku i rodzajniku, czyli meines lub des. I rzeczownik, z racji tego, że jest rodzajnik da, też otrzymuje końcówkę s. Powstaje nam brudas. I to jest to zdanie. Kolejne. Dlaczego siedzicie na naszych krzesłach? Odpowiedź. Warum sitzt ihr auf unseren Stühlen? Co tu się wydarza? Mamy czasownik siedzieć, sitzen. Mamy na, auf. Jest pytanie, czy to jest ruch, czy to jest poczynek? Czyli, czy to jest akusatyw, czy datyw? Odpowiedź brzmi datyw, ponieważ siedzicie gdzie? Na naszych krzesłach. Krzesła to są die Stühle. E na końcu. Ta enka, Stühlen, pojawia się w wyniku tego, że jest datyw w liczbie mnogiej. I ta enka jest dodawana wtedy. Dlatego jest auf unseren. Ta enka też wynika z datywu liczby mnogiej. Kolejne. Dlaczego usiedliście na naszych krzesłach? Odpowiedź. Warum habt ihr euch auf unsere Stühle hingesetzt? Warum habt ihr? Co tu mamy? Mamy czasownik sich setzen. Dlatego ten element habt ihr euch i hingesetzt to jest element czasownika sich hinsetzen, usiąść. I słuchajcie, to jest akusatyw. Bez pytanie dokąd. To jest pytanie, które się w polskim nie pojawia. Dokąd usiadłeś na krzesła? Bez sensu, na krzesło. No nie. Natomiast w języku niemieckim owszem, to jest pytanie wohin. Dlatego jest akusatyw. Dlatego jest habt ihr euch auf
unsere Stühle. Bo krzesła to są sztyle. Nasze krzesła, unsere Stühle. W akusatywie to jest to samo. Dobra. Kolejny. Powinniście usiąść w swoich fotelach. Powinniście usiąść w swoich fotelach. Zdanie brzmi następująco. Ihr solltet euch in eure Sessel setzen. Czy też hin dodajmy jeszcze, bo to hin jest takim elementem bardzo znamiennym, właśnie ważnym. Ihr solltet euch. To jest zdanie powinniście. I to jest zwrotny. To euch jest elementem zwrotnym, no bo sich setzen, takim czasownikiem, właśnie jest. W swoich fotelach. In eure. To jest akusatyw. Sessel to są fotele. In eure Sessel. W waszych fotelach. Ok. Kolejne zdanie. Wy już siedzicie w swoich fotelach. Wy już siedzicie w swoich fotelach. Odsłaniam to zdanie. Ihr sitzt schon. Zabrakło mi słowa schon tutaj. Dodajemy. Ihr sitzt schon in euren Sesseln. Słuchajcie, jest tutaj dativ, ponieważ siedzieć, sitzen, odpowiada na pytanie wo. Jak jest pytanie wo, dativ, to jest spoczynek, a jak jest spoczynek i dativ, to w liczbie mnogiej dodajemy n, końcówkę. Dlatego jest euren i Sesseln. Tak po prostu jest przy datiwach liczby mnogiej. Kolejne. Twój brat położył się na łóżko, na moje łóżko i zasnął. Zdanie odsłaniam. Dein Bruder hat sich auf mein Bett gelegt und ist eingeschlafen. Tutaj bym dał hingelegt, bo ten przedrostek hin też jest taki kierunkowy. Ten element jest ważny. Na moje łóżko. Dein Bruder auf mein Bett. Mamy czasownik sich hinlegen, położyć się. I to jest ruch czy spoczynek. Jest dokąd się położyć, czy gdzie. Wiem, że w polskim to gdzie jest ok, ale w niemieckim nie. To jest pytanie dokąd. Jest akusatyw. Dlatego jest das Bett. W akusatywie to też jest das Bett. Dlatego jest auf mein Bett hingelegt. Ist ein geschlafen, zasnął, po prostu czasownik einschlafen jest posiłkowy sein. Dlatego tu jest hat przy hingelegt, a ist przy eingeschlafen. Po prostu tak być musi. Kolejne zdanie. Mój brat leżał na poduszce i spał. A, przepraszam. Mój brat leżał na twoim łóżku i spał. Dobra, mi się przy... nie to chciałem zrobić. Przepraszam. Dein Bruder hat auf deinem Bett gelegen und geschlafen. Co tu się stało? Leżał, czyli mamy czasownik liegen. W czasie przeszłym to jest gelegen, dlatego hat gelegen. Pytanie dativ czy akusativ? Leżał. Dativ, bo spoczynek. Jest pytanie, gdzie leżał, a nie dokąd leżał. Dlatego dativ i dlatego das zamieniamy na deim. I deim daje nam bazę, żeby stworzyć deinem na twoim łóżku. Geschlafen, nie trzeba hat powtarzać, hat geschlafen, ponieważ hat już stoi po bruda. I niejako hat obsługuje zarówno gelegen, jak i geschlafen. Dlatego nie trzeba go dublować. Ich pies leżał na jej poduszce i spał. Ihr Hund hat auf ihrem Kissen gelegen und geschlafen. Mamy hat gelegen, leżał. Mamy pytanie gdzie, czy pytanie dokąd? No leżał, spoczynek. Gdzie? Dativ. Kissen, poduszka, ma rodzajnik das. W datywie deim. Dlatego deim daje bazę do ihrem. No bo to jest jej poduszka. Das ist ihr Kissen. Czyli auf ihrem Kissen.
i geschlafen, tak jak w poprzednim zdaniu. Czas przeszły, nie musimy dawać hat ponownie. Jej ojciec usiadł obok naszej nauczycielki. Jak to brzmi? Ihr Vater hat sich neben unserer Lehrerin gesetzt. Też dajmy tutaj hingesetzt, może. Co my to mamy? Mamy czasownik sich z hinsetzen, siadać, usiąść. I to jest czasownik ruchu, słuchajcie. To jest usiąść. Pytanie po niemiecku brzmi wohin, dokąd? I w związku z tym pytaniem jest akusatyw. Dlatego obok, neben, nie wiem czy kojarzycie, to jest jeden z 9 przyimków, które ma albo datyw, albo akusatyw. Tutaj ma akusatyw. Dlaczego? No bo stoi przy czasowniku sich hinsetzen. Dlatego jest unsere, bo w akusatywie nasza nauczycielka, unsere Lehrerin, też jest unsere Lehrerin. To jest akusatyw. Nie? Jego matka stała obok swojego samochodu i paliła. To był perfekt. Seine Mutter hat neben ihrem Auto gestanden und geraucht. Mamy gestanden, hat gestanden, to jest stała, od czasownika stehen, nie? Stać. Czy to jest czasownik ruchu, czy spoczynku? Spoczynku, stać. Gdzie? Wo? Dativ. Skoro mamy neben i mamy das Auto, to das Auto, das, musi być w datywie, czyli dem. Czyli irem, bo to jest matka i to jest obok stała obok swojego, czyli jej samochodu. Czyli jej samochód to jest ihr Auto lub irem Auto, obok jej samochodu, neben irem Auto. I to zdanie na dole, te same zasady, tylko, przepraszam, nie to chciałem zrobić, tylko, że jest... co tu się dzieje? A, muszę skopiować najpierw. Dobra. Seine Mutter stand neben ihrem Auto und rauchte. Po prostu, to zdanie jest tutaj w preteritum. Ok. Kolejne. Nie to chciałem zrobić. Ok, to usuwam. I teraz tak. Przed naszym domem stoją dwa psy i szczekają. I to zdanie zabrzmi następująco. Vor unserem Haus stehen zwei Hunde. Ktoś tu Enkę napisał. Muszę to zmienić. Zwei Hunde. Und bellen. Nie? Haus ma das. I przed naszym domem, przed to jest vor. Pytanie o przypadek. Dativ czy akusativ? Stoją gdzie? Stoją przed domem. Dlatego jest dativ. Dlatego jest unserem, bo das w datywie to jest dem. Dlatego się wzięło unserem Haus. Von unserem Haus stehen zwei Hunde und bellen. Tyle. Kolejne zdanie. Ona czekała za naszą szkołą na swojego brata. Zdanie brzmi następująco. Sie hat hinter unserer Schule auf ihren Bruder gewartet. Czyli mamy tak. Hat gewartet, czas przeszły, czekała. Nie? Zawsze zwróć uwagę na czasownik, jak jest zbudowany, forma i tak dalej. Ja to daję na granat. I teraz jest tak. Za naszą szkołą, to jest hinter unserer Schule, domyślacie się, mam nadzieję, dativ. Hinter to jest za. I to jest pytanie o miejsce, czyli pytanie o wo, gdzie? Za naszą szkołą, dativ. Dlatego die Schule w datywie to jest der. Skoro der, to unserer. A auf ihren Bruder to jest akusatyw, ale to nie wynika ani z ruchu, ani ze spoczynku. Po prostu czasownik warten auf to jest erekcja, czekać na.
I warten auf zawsze się łączy z akusatywem. Bruder ma der w akusatywie dein, dlatego ihren. Kolejny. Twoja piosenka podobała się mojej mamie. Jak śpiewałaś? Dein Lied hat meiner Mutter gefallen. Podobała się. Mamy hat gefallen. Mamy perfekt. No i co? Gefallen z datywem. Dlatego jest kto co, dein Lied, piosenka twoja. Lied ma rodzajnik das. Podobało się komu czemu? Meiner. Mojej mamie, bo die Mutter w datywie to jest der Mutter. Podobać się to jest gefallen. To mi się podoba. Zdanie, które możecie użyć przy różnych kontekstach, co do muzyki, co do pomysłu. Ważne, żeby to znać. Das gefällt mir. Gefällt, chodzi o to, że przegłos następuje. Czasownik gefallen. Ich gefalle, ja się podobam. Du gefällst, ty się podobasz. Das, sie es, gefällt. To on, ona, ono się podoba. To mi się podobało. W czasie przeszłym ja to był perfekt, o ile pamiętam. Jak będzie? Uwaga. Das hat mir gefallen. Lub w preteritum das gefiel mir. Nie? Natomiast tutaj perfekt zostawiłem. Zapominać to jest vergessen. Przepraszam, coś mi tu wyszło. O, to chciałem zrobić. My zapominamy. To jest wir vergessen. A my zapomnieliśmy. Poczekajcie, muszę odsłonić. Wir vergessen, a my zapomnieliśmy. Wir haben vergessen. Chodzi o to, że vergessen, bezokolicznik i jego forma czasu przeszłego to jest to samo słowo. Należeć, datyw do własności, to chodzi o czasownik gehören z datywem. I zdanie. Ten dom należy do mojej babci. Das Haus gehört. Źle to zrobiłem. Das Haus gehört dativ meiner Oma. Tutaj uwaga, nie ma żadnego zu. Nie? Jak się chciałby myśleć. To jest dativ. Die Oma w datywie der, czyli meiner. I ostatnie. Ten dom należy do mojej babci. Das Haus hat meiner należy, przepraszam, to było. I teraz to mieszkanie należało do cioci mojej przyjaciółki. Nie? Zatrzymajcie sobie, stwórzcie sobie sami. A jeżeli chcecie od razu się dowiedzieć, proszę bardzo. Die Wohnung hat der Tante, to jest dativ, meiner Kollegin. I to jest genitiv. Może dajmy Freundin, przyjaciółki. Meine Freundin. W genitivie gehört. No i tam zadanie, które uczniowie dostali. To jest to zadanie. To już nie będę go tutaj komentował, po prostu jest. I będziemy go omawiać na lekcji. Nie? To jest wszystko. To jest grupa 1-2, czyli dativ akusatif. Mam tę grupę w czwartki. Gdybyście chcieli przyłączyć się, zapraszam. Na ten czas dziękuję. Pozdrawiam. Hej.